Proszę Państwa, Filipowie, czas cofnął się. Dzisiaj, tak jak onegdaj, są chustki na głowach, są wysokie buty, co kiedyś świadczyło o tym, że są zamożni panowie, są pantalony pod spódnicami, pokaż ta dziewczyny. Jest nam niezmiernie miło, że możemy tutaj z Państwem dzisiaj być. Przyjechało zespołów sporo. Tylu, ile mogliśmy dzisiaj zmieścić, ile mogliśmy dzisiaj ugościć. Chciałam także powitać naszych gości zaproszonych. Są to nasi, proszę Państwa, sponsorzy. Kapela Onegdaj organizowała bal charytatywny Onegdaj dzieciom i dzięki tym ludziom udało nam się zebrać ponad 25 tysięcy i już otworzyliśmy salę doświadczania świata w Brodzie Nowym dla dzieci upośledzonych. To, że jest to spotkanie akurat przed wrześniem, to jest takie coś, że my, proszę Państwa, powstaliśmy we wrześniu 2007 roku, co nie znaczy, że dzisiaj jest naszą rocznicą, ten dzień. Naszą rocznicę obchodzimy w kościele, 3 września mamy mszę za nas, za naszych członków i za sponsorów, ale dzisiaj, korzystając z tej okazji, chciałam Państwu powiedzieć, że kapela Onegdaj przez te 3 lata była ponad 120 razy na scenie. Dla Państwa śpiewaliśmy, z Państwem bawiliśmy się i dzisiaj dla Państwa to wszystko. Przyjechały zespoły, serdecznie witam Dubeninki, Rominczan, Ruczaj, Krasnopol, Zajączkowiaki z Zajączkowa, gmina Bakałażewo, Gozdawa z Raczek, z Dowspudy, gmina Prząśniczki z Kowal Oleckich. Nie dojechała do nas Zorniczeńka, coś się wydarzyło, nie mamy jeszcze wiadomości, ale też mieli być. Proszę Państwa, i tak jak onegdaj w Filipowie była orkiestra dęta i dzisiaj z nami jest orkiestra dęta z Raczek. Dla Państwa wszystkie zespoły będą mogły się zaprezentować. Jeszcze zagramy tutaj dla Państwa pierzynę, a później już potoczy się swoim torem. Będę trzymać, to może w szafliku ci zaleje. Pierwszy zalotniku ci zaleje. Pierwszy zalotniku. Oj, brudny mój Jasiu, leniek brudny na mocego. Na tydzień do studni na mocego, na tydzień do studni. Oj, wezmę ja grochowin, nie chatek wysoruje, je krozowy kwiatek wysoruje, je krozowy kwiatek i usyje kosule do pasa i wygonie. Kozów paść do lasa i wygonie. Kozów paść do lasa. Ponieważ jest to taka mama, dla nas mała, ale 3 rocznica to się też liczy. No my 36 lat, ale tu 3, ale liczymy, że będą tak długo jeszcze i dłużej, bo do tej trójki, no to co najmniej 0 trzeba jeszcze dodać. I wierzę w to, że przy takim zaangażowaniu wytrwają i będą dalej rozsławiać właśnie ten nasz Filipów. Śpiewają bardzo ładnie, są bardzo mili i życzymy im bardzo, bardzo dużo sukcesów. No i takiego małego gościńca. Zajączkowiaki są gotowe, zajączkowiaczki. Zapraszamy, zespół też z tradycjami, też u nich graliśmy na ich rocznicowym. Patrzę, że oni jakieś ciworki niosą. Turbami z tego ciężaru. Chcieliśmy życzyć jak najwięcej sukcesów. Przez te 3 lata to już osiągnęliście tyle, że ja myślę, że jeszcze 2-3 lata to po autograf będzie ciężko się dopchać. Ręce ściska, twarz całuje i w piersi się bije. Ja
sponsor? Sadzewicze są sponsorami na bal charytatywny Onegdaj Dzieciom. To oni odzieli lalki ludowe i te lalki poszły za 1500 zł. Dziękujemy serdecznie. I teraz pani Todzia z kwiatkami stoi i musi będzie gadać. Dzień dobry. Przede wszystkim, Basiu, nie tylko dla ciebie, dla twojego całego zespołu. Serdeczne życzenia. I mam te trzy róże i cały czas trzymam się przy tym, że chociaż 50 róż życzę wam. Czekam, że może wywolacie mnie do śpiewania. Dziś z moim kochanym ćwiczyliśmy cały wieczór, ale przy tak wspaniałym gronie zespołów nie odważymy się. Więc tylko składam życzenia dla was wszystkich, bo jesteście dla mnie. Ja dopóki was usłyszę, to najpierw cieszę oczy, oglądając was. A dopiero wtedy was słucham. Robicie to dobrze, róbcie to dalej. Dzięki, Basiu. A nie mówiłam? Przyjechała popatrzeć, jak wyglądamy, czy dobrze uprasowali, bo najlepiej to wiadomo, pan Radzewicz prasuje, prawda, panie Michale? To on wszystkie stroje przed odebraniem, nie wiem ile zespołu, bo teraz chyba go zdawał państwa szyje zespoły, stroje, wszystkim zespołom te stroje prasował. Mówi, żeby cicho być. Ale proszę państwa, chciałam powiedzieć, że pani Todzia bez pana Michała to nic od ta sama by nie dała rady, ma tylko dwie ręce, chociaż złote, ale tylko dwie. A teraz na scenę zapraszam zespół Gozdawa, stoją tutaj, zapraszam Gozdawę. Na weselu. Na weselu. Proszę państwa, jedynie Gozdawa przyjechała ze swoim dyrektorem. Pani Doroto, można panią prosić? Proszę państwa, my działamy przy Gminnym Ośrodku Kultury. Nie mieliśmy dzisiaj szczęścia, żeby dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury nas tutaj zaszczycił. Także się coś wydarzyło, że wójt także nie jest z nami na tej imprezie. Przykro nam, ale to wcale nie znaczy, że nam zabawę to zepsuje. Pani Doroto. Kochana kapelo, Onegdaj, kochana Basiu, bardzo wam dziękuję za zorganizowanie dzisiejszej uroczystości, dzięki której mogliśmy spotkać się w tak wspaniałym towarzystwie. Bardzo serdecznie dziękuję wam za ciągle rozwijającą się współpracę z naszym Raczkowskim Ośrodkiem Kultury. Życzę wam takich imprez dużo, dużo więcej. Życzę wam przede wszystkim zdrówka, cierpliwości, wytrwałości w dążeniu do celów, a z tego co wiem, poprzeczkę stawiacie sobie coraz wyżej. Życzę wam sukcesów na wielu scenach i oczywiście owocnej współpracy z sąsiadami i nie tylko. Basieńko, ja w imieniu zespołu tak króciutko, żeby nie przedłużać, żeby ludzie już nie czekali. Bardzo was lubimy, wszystkich. Bardzo się cieszymy wtedy, kiedy do nas przyjeżdżacie. I chyba najbardziej ze wszystkich zespołów. I słuchajcie, aż przykro myśleć, że nasz wójt jest z tamtej gminy. No jaki diabł go tutaj przyniósł? Jak on tam miał być? Te najlepsze tam zostali? Odmieniaje się wadzienie w nocy, choćby wyjeździł koniowi oczy, jak nigdy moją mościeć by, wolę moją uczynić. A ja się stanę drobną szyną, będę latała gęstą leszczyną, a już ci twoją nie będę, woli twojej nie spełnię. Oj, są tam ludzie, mają topory, co wycinają lasy i bory. Taki ty moją musisz być, bo na scenę poprosimy zespół Ruczaj. Są to panie i panowie z Krasnopola, a tak naprawdę to z Budy Ruskiej, a my Budę Rusko to już chyba znamy z telewizji.
i z Maćkowej Rudy, ale najważniejsza to jest Buda Ruska. Fajne stroje mają, nowe. A wiadomo czemu, już nie będę mówić. Asfalt też tam teraz mają. Przed państwem i przed nami zespół Ruczaj. Można powiedzieć, że i busem nowym przyjechaliśmy dzisiaj, tak? Oczywiście są to żarty, ale jesteśmy niezmiernie zaszczyceni, że zostaliśmy zaproszeni tutaj do tak zacnego grona. Naprawdę jest nam niezmiernie miło. I wszystkie nasze piosenki, nasz występ dedykujemy pani Zosi, całemu zespołowi Onegdaj i wszystkim państwu. Oj, przepraszam, pani Basi, cały czas pamiętałam, ale znam tutaj panią Zosię, też tak operatywną, prawda, z Filipowa, panią Zosię, i dlatego pomyliłam. Czyli pani Basi, jeszcze raz przepraszam. Witajcie, kochane ludeńki. Przyjechaliśmy tu do was z Maćkowej Rudy. Jak słysyta, gadam dziś do was po nasemu, na cysie po suwalsku. A nie tam jakości ucono mowo, co to na ten przykład warszawiaki gadający jakie inne. Ale przyjechali tu dla was pośpiewać, same posłuchajta. Bo jak to gadają, co za dużo, to i niezdrowo. I pamiętaj, ta kochane ludenki, że ta nasa suwalscyzna to najpiękniejsze miejsce na świecie. Bo i ludzi tu dobre, robotne, gościnne, lubią pośmiać się, pośpiewać, potańcować. A czasem jak załość za serce ściśnie, to i pobeceć trzeba. Ale często, gęsto to śmieje się. I to całe szczęście. No i dziękujemy zespołowi Ruczaj. Proszę państwa, ja zespół Ruczaj widziałam pierwszy raz we wrześniu 2007 roku na szkoleniu. Ich wójt zawiózł do Białegostoku, prawda? Tam byliście. I tam ta duża dziewczyna, co teraz brała mikrofon, bo za nisko była taka malutka. Dziękujemy. A teraz, proszę państwa, orkiestra Dęta z Raczek. A ja powiem, czemu ona tu się znalazła. Po pierwsze, bo kiedyś w Filipowie była orkiestra Dęta. Po drugie, bo kierownikiem jest Orchowski. W zespołach ludowych przeważnie najwięcej jest kobiet, a my potem mamy tam tańcować. No i z kim? Mamy 18 chłopów z orkiestry Dętej. Przed państwem tam już grają i trąbią Dęciaki z Raczek.